bez tęsknoty i do bezmyślenia. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie. Bez światło cienia. Tęsknię, Pani. Przywitaliśmy Państwa słowami utworu Cypriana Kamila Norwida Moja piosenka 2. Słowa tego dzieła doskonale spajają się ze znaczeniem dzisiejszego dnia. Uczestniczymy bowiem w uroczystości wyjątkowej. Oddajemy dziś cześć kapitanowi, inżynierowi, świętej pamięci Tadeuszowi Świderskiemu, absolwentowi pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie, żołnierzowi, patriocie. Proszę Państwa, dzisiejsza uroczystość ma szczególny charakter. Wiąże się bezpośrednio z osobą znakomitego absolwenta szkoły, pana Tadeusza Świderskiego. Uczcijmy minutą ciszy pamięć żołnierza Armii Krajowej, byłego ucznia naszego liceum i wielkiego przyjaciela naszej szkoły, świętej pamięci kapitana inżyniera Tadeusza Świderskiego. Proszę wszystkich o powstanie. Wprawdzie absolwenci nieraz dowiedli, że nadal czują się kościuszkowcami, wielokrotnie doświadczamy gestów sympatii oraz zaangażowania się byłych uczniów w bieżące sprawy szkoły. Dzisiejszy dzień jest jednak wyjątkowy. Wszystko zaczęło się od telefonu, który otrzymałem z Katowic od syna zmarłego świętej pamięci Tadeusza Świderskiego, od pana Krzysztofa Świderskiego, który poinformował mnie, że wolą świętej pamięci kapitana Tadeusza Świderskiego i jego dzieci jest przekazanie wszystkich medali i odznaczeń absolwenta naszego liceum z roku 1945. Wśród nich jest m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przekazania tych medali i odznaczeń naszej szkole. Teraz nastąpi symboliczny akt, akt odsłonięcia medali i odznaczeń przez synów świętej pamięci pana Tadeusza Świderskiego. Proszę wszystkich o powstanie. Thank you.